No mi też i umrę. Mówiłem, cofnijcie się głąby. Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevia, to jest kolejny odcinek przygód drużyny B, jest ze mną oczywiście Wolnar. Hello. No. Jest ze mną oczywiście Mr. Bowo. Cześć. No i zobaczcie, moi drodzy, mamy takie mega stateczki, na których sobie możemy latać. Mamy takie menu, w którym możemy sobie customizować nasz statek. Możemy sobie tutaj upgrade'ować, customizować, zmieniać wygląd. Także to jest naprawdę spoko. Także moi drodzy, Mr. Bowo załatwił nam takie stateczki, także można powiedzieć, że mamy je tak naprawdę w prezencie. No i co, moi drodzy, co robimy na tym odcinku? Na dzisiejszym odcinku pójdziemy zabić rycerza, który znajduje się w tamtym miejscu. Tam już sobie to zaznaczyłem, także w tym odcinku tego rycerza zabijemy. No i zabijemy pierwszego smoka. Postaramy się zabić pierwszego smoka. Czym tam już rzucasz? Fireballem. Już jakieś fireballe tutaj? Ej, właśnie, bo ty nawet nie pokazałeś swoich pierwszych czarów. Masz jakieś czary, czy nie masz nic teraz przy sobie? Kilku mam. To weź coś tu zaprezentuj. To masz fireball. No, ale to nie jest czar, czy to jest czar? Czar, jakiś frost ray. O, zobaczcie, kurde, i zamraża tym, nie? Także to jest masakra. Masz szkieleta. Także masakra, dobra. Moi drodzy, jeszcze zrobimy tam jakieś w ogóle wybuchy. A jeszcze mam Thunderbolt. Poka. Aha, no też dobra. Znaczy tutaj w sumie tak naprawdę już jesteśmy na miejscu, bo to jest tutaj. Tylko a nie, gdzie jest... bo my to najpierw do rycerza. Tak, najpierw lecimy zabić tego rycerza, co znaleźliśmy, a potem zajmiemy się tym właśnie naszym smokiem. Także wychodzimy. Tutaj zobaczcie, zrobiłem wejście, można powiedzieć, jest tutaj jaskinia. Czy wy mnie widzicie? W ogóle gdzie wy jesteście? No, lecę za nami. Jest, dobra, Wolnar jest, jeszcze czekamy na Bowo. Jestem. Dobra. Także teraz będziemy szybciej podróżować, nie dość, że mamy te statki, to jeszcze mamy Ender Orby, także teraz będziemy dużo szybsi. No i tutaj po tej wodzie sobie spływamy na dół. I tak, tutaj jest ściana, niby to wygląda tak niepozornie, ale jak się tam wkopiemy, zobaczcie. Gdzie? No tutaj, kop. Kopię. Tutaj kopaj. O, no to żeś kopnął. To jest taki oto ziomek, którego musimy zabić. On, nie wiem, czy on śpi? Zobaczcie, on się w ogóle... O, chyba się obudził. Dobra, także mamy pierwszego fajta z bossem. Może... Jak go zabić? Nie zabijesz go tak, musisz poczekać, aż on wbije ten miecz w ziemię. Także na razie mu nic nie zrobimy. Musi się po prostu w ziemię wbić. Tylko on ma strasznie powolne ruchy i chyba nie wie, kogo bić. Nie wam. Czekaj. O, zamach. Dobra, i teraz lejemy go z tyłu. O, no, ma 30% życia. Już dostał? Tak szybko? No. Kto mu tyle obrażeń zadał? Może ja. Wolnar chyba tą różdżką nic nie robi, tylko oprócz tego, że zamraża wszystkich w koło. Dobra, teraz on chyba dalej nie wie... Dobra, idzie do mnie. Coś się na mnie... fuck, ale mi pierdzielną, nie? Jedno serduszko mi zostało. Jedno serduszko mi zostało, wiem. A few moments later. Czekajcie, teraz Mr. Bowo będzie szczał. Nie, on to, zobacz, on cały czas idzie do mnie. Nie wiem dlaczego, ale cały czas mnie. Także niby on nie ma dużo życia, ale jest go naprawdę ciężko zabić, bo on... Dobra, teraz. Dobrze, leży. Ale chyba nawet go w plecy nie trzeba bić, tylko gdziekolwiek z tego co... No, z tego co wiem, to gdziekolwiek. Czy coś z niego dropnęło? Mam kask. Proste. Daj. Chociaż mam... ja mam w sumie zenchantowany. Jak widzicie, sobie poenchantowaliśmy wszystkie itemki. Wow, to jest mega. Ty zawsze masz największe bronie, nie? Ej, Wolnar, on zawsze ma największe bronie. Pokaż to. Daj. Nie dawaj mu, daj mi. Daj mi. Daj się pobawić. Czekaj. Kiryta. No. Masz. O, a ja, ile to ma, jakie obrażenia? Ja mam ogólnie zenchantowany mieczyk, także nie wiem, czy to będzie dobre, ale możemy sprawdzić. To ma 9 obrażeń, ej, to nie jest takie złe. Wygląda. Postaramy zabić się smoka na levelu 3. Ogólnie, jakby ktoś nie wiedział, to co ty robisz?
jest 5 poziomów smoków i smoka na 5 poziomie możemy znaleźć tylko w jaskini, także będziemy też go szukać. Na razie zobaczymy, czy poradzimy sobie w ogóle ze smokiem na poziomie 3. Także Bowo wie, gdzie ten smok jest, bo gdzieś go tam widział. Widziałeś smoka? Mm-hmm. Dobra, także lecimy za Bowo i zobaczymy, czy uda nam się go zabić. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem i teraz lecimy do naszego smoka. Mister Bowo wie, gdzie on się znajduje, także nas tam zaprowadzi. Gdzie ty jesteś? Tutaj, lecimy. Dobra, także mamy nadzieję, że ta podróż nie będzie jakoś bardzo daleka. Ale się okaże, czy w ogóle damy sobie z tym smokiem radę. Moi drodzy, zobaczcie, znaleźliśmy jeszcze, lecąc do naszego smoka, po drodze kolejnego smoka, który właśnie się do nas zbliża. No i będziemy musieli go jakoś załatwić, ale... Ale na szczęście rzucił się na Wolnara, czyli Wolnar jest najsłabszy, także powinno być spoko. Wow, ale... Ty już co, już umarł? Ty już po smoku? Kto go zabił? Chyba ja, wiecie? Ty już po smoku? Co z niego? Nie wiem. On żyje jeszcze, czy nie? Ej, gaś las, gnoju! No, zaraz będzie... To masakra. Ej, coś z niego dropnie? Czy on się w szkielet zamieni, czy co? Dobra, właśnie, chodźcie, zobaczymy chociaż co tutaj miał u siebie w tej swojej skrytce. Pacie. No, ale jak tam wejść teraz, to jest problem. Aha, no tak, mamy te nasze perełki. Tu jest bryły złota są, ale to nam się nie przyda. Chyba. Pokaż co tam ci, prawie ci się udało. Pokaż co tam masz z niego. Mamy serce smoka i co tam jeszcze? Jakiś flash. Tylko serce smoka? Wiem, że i można jakoś... Scale. Wiem, że można jakoś chyba łuski smoka zebrać. No właśnie mam. Aha, masz. Dobra, no to nice. A w ogóle nad nim jakiś się zrobił taki pyłek dziwny. Nie wiem co to jest, ale coś tu nad nim się pojawiło. Takie dziwne to coś. To zamrożenie Wolnara chyba. Tak? Jeszcze działa na niego? Nie. To już wiemy, kto go tak porobił, kurde. Dobra, moi drodzy, mamy kolejnego smoka, ten razem to czerwony smok i już się właśnie rzucił na Wolnara. Ale, ej, dajcie mi chociaż raz go uderzyć, zanim go znowu na strzała zabijecie. Ja wam dam szansę go pobić. Mogę? Chwilę, mogę? Patrzcie, jak sobie podziela za nim. Dawaj go Wolnar za swoją różdżką. Ale on jest słaby w ogóle, ten smok. Nie. Ty, on cię do buzi wziął w ogóle, nie? What the fuck? No mówię ci, wolno... Nie, ej! Ty wiesz... A nie, zabiłeś go. Ja myślałem, że ty go zamroziłeś po prostu, ale go zabiłeś. No, Wolnar ma... Wolnar ma za silne czary. Nie mam za silnego czaru, ja mam zwykły po prostu frost. To nie, może dlatego, że... Po 5? Może dlatego, że on ogniowy jest, wiesz? Może dlatego, że on jest ognisty i ten... Dobra, bierzemy no jego rzeczy. Jak ty to bierzesz? Jak ty to wziąłeś? O, jak wziąłeś... No prawym przyciskiem, masz czaszkę smoka? No. Zobacz. Czaszki smoka nie, ale dostałem tylko ten. Ty, tą czaszkę to można sobie w chacie powiesić, także sobie ją powiesimy. O, to będzie nice. Ty Wolnar, bo ty zauważyłem, że wszystko nam zabierasz zawsze. Nie ma złota, o, w ogóle, gdzie ja mam ten topór? Macie ten topór, co wyleciał z tego? Z tego gościa na początku? Ja go mam. A masz go, jakim cudem? Przecież ty mi go dałeś, dawaj ten topór. Możesz go wyrzucić. On był mój. Serio wyrzuciłem? No. Obsydian. To daj mnie to. Daj. O, dziękuję. Ja bym poszedł do tych ruin, zobaczył. Chodź! Tak? A jak nie wyjdziemy? Idziemy? No to nie wyjdziemy. Dobra, to idziemy. A ja nie mogę tu wejść. A wolna. Ty, bo ty wlazłeś i to zniknęło, już cię nie ma. A bo tu jakaś czarna dziura się robi. No widzę właśnie, ale go nie ma co, on wlazł tam i już jest po... Ej, ogólnie... Gdzie jesteś? Są korytarze. Do no, tego są dwie pary dodatkowych drzwi. A wiesz, że teraz nie ten, wiesz, że teraz... O, jesteś. Wróciłeś. O, ciema. Nie wiem, że da się wejść. Ale i co, były tam jakieś korytarze? Coś tam było w ogóle? No, no nie, teraz da się już, nie da się teraz wejść. Teraz już nie wejdziemy. Dobra, chodź jeszcze te ruiny zobaczymy po drodze. Fajnie. To opowiedz, jak tam było, co tam się działo. Ogólnie był tunel i tunel dzielił się na kolejne dwa mniejsze tunele i tam były żelazne drzwi i dwa portale. Wow, ale normalnie emocje. No i co, wlazłeś w któryś portal i wróciłeś, tak? Jak nie, wlazłem w ten, co... W sensie ten, co miałem za plecami, to w niego wszedłem. Aha. Jakie robaki? Wlazłem skrzynku. Idę na górę nie zobaczyć. Coś tu nic jest? Nic nie ma. Ja mam skrzynkę. I mam bombę. I mam runę jakąś. Ej, powiedzcie mi, czy coś w tych ruinach tutaj było, czy nie? Nie, ale zbroję zrobiłem, chodź, tam są robaki jakieś w ogóle.
w wodzie pływają. Ja tutaj, tutaj, wow. tutaj. Widzisz? Co tam masz? Masz, mogę ci oddać buty, bo ich nie używam. Mam zbroję, ja mam... widzisz? A nie, butów nie mam. Czemu ja butów nie mam? Mam zbroję ze smoka. A mam buty. A ja też mogę zrobić trochę zbroi. Mam buty. Jaką zbroję ze smoka? Co masz? Buty i klatę. A skąd ty to masz? Czemu wy macie taką zbrojkę? Ze smoka wypadły te... Daj mi coś. To nie z tego czerwonego, co zabiliśmy teraz. No, a ja też mam z czerwonego Skyla i z szarego też. A ja nie mam nic, no nie. Dobra, chodźcie, te robale zabijemy może chodźcie. Jeszcze. Jak mówicie, że w tych ruinach nic nie ma. Dawaj go tą różdżką. A on w ogóle żyje, czy nie? Trzeba do niego chyba podejść. Co jest z nim? No właśnie, chyba się zaciął trochę. A nie, dobra, jednak nie. Z niego jednak też się zbroja. Ile on ma życia? Strasznie ciężko jest go zabić. No? On się leczy od razu. Nie, on się nie leczy, tylko że mu wolno 25. Życie spadło. 25. Ja mu nie mam, ja go walnąć nie mogę. To on chyba ma w procentach, a nie. Nie no. Schodzi mu życie coś? Wolnar może go tylko bić. Wolnar, weź tego tutaj nam pomóż zabić, przyjemniaczka. Bo on go bije, a my nie możemy. No. On może jest odporny czy coś na ten. Ale nie, temu też nic nie robi, zobacz. Nie schodzi mu życie, on się chyba zaciął. Cofnijcie się, użyję mocnej dziury. No to teraz mocna będzie dziura? Dobry skill. Teraz będzie dobry skill, czarna dziura poszła. I on jest nieśmiertelny. No. To on nic nie robi. No bo on jest nieśmiertelny. No mi też i umrę. Mówiłem, cofnijcie się głąby. No to umrę. Ja już, weź mi perełkę. Czekaj, może przeżyję. Perełkę. Nie mam przy sobie. Jak nie masz? No nie mam na kwiatunku. Ale oła. Dobra, ja żyję cały czas. Ej, coś mi bije, no to. Jest, udało mi się. Cofnąłem. O nie! Nie ta różdżka. No super, a on do niego też nie podpływa do tego. One są nieśmiertelne te robale. Czekaj, ja też mam bomby. Może tymi bombami go spróbujemy załatwić. Dobrze. Bo masz te bomby, nie czy mam. Nie? Nie masz? Nie, to możesz tego, tylko popatrzeć, jak się dobrze bawimy. Dobra, mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wolnar i Bobo na początku odcinka byli troszkę nieżywi, nie wiem dlaczego. Mimo wszystko mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Teraz się, kurde, ożywili. Także trzymajcie się, hej. Pa, panie.